mamy dwie wizje, które są ze sobą nie do pogodzenia, które się wykluczają, przynajmniej w dwóch fundamentalnych przestrzeniach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Nasz rząd proponuje kontynuację, proponuje realizację programu 500+, rozwoju fundamentalnego i teraz kolejny krok, jakim jest podniesienie zarobków wszystkich Polaków. Ma to rozłożone w czasie najbliższe 4 lata, tak aby najniższe zarobki w 2023 roku, po 4 latach kadencji, wynosiły 4000 zł. Jest to program przygotowany przez tych samych ekspertów, którzy przewidywali, że jest możliwe zrealizowanie programu 500+, jest możliwe obniżenie wieku emerytalnego i gospodarka się nie zawali, jak mówili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, a przeciwnie, będzie się rozwijać. Wiemy już, że gospodarka się nie zawaliła, wiemy, że Polska jest wśród najbardziej rozwijających się gospodarek państw Unii Europejskiej. Wiemy, że ten program, który chcemy zrealizować, służy temu, aby Polacy masowo nie wyjeżdżali za granicę, aby Polacy masowo zaczęli wracać do Polski, bo co jest głównym motywem wyjazdu Polaków, tych młodych Polaków, informatyków, inżynierów, lekarzy, co jest tym powodem? Zarobki. I my musimy dbać o wykwalifikowanie naszych rodaków, którzy mogą budować tutaj naszą gospodarkę, mogą tutaj płacić podatki. A żeby to robić, muszą oczywiście temu programowi towarzyszyć oferty i propozycje dla przedsiębiorców, takie jak obniżenie ZUS-u, dogodności związane z podatkami, aby obniżać koszty działalności gospodarczej, jednocześnie zachęcać do zatrudniania. Jestem przekonany, że ten program możemy tak samo zrealizować, jak zrealizowaliśmy program 500+. I obniżenie wieku emerytalnego, co do którego Donald Tusk, pani Kopacz, pan Rostowski i wielu innych polityków Platformy konsekwentnie mówił, że jego się nie da zrealizować, a jakby go chciał zrealizować, to gospodarka się zatrzyma. 4 lata minęły, widzimy jak jest. I za 4 lata, jak się spotkamy też, jeśli Polacy wybiorą wizję rozwoju Polski, obozu Zjednoczonej Prawicy, Polacy będą dużo lepiej zarabiać, polska gospodarka będzie się jeszcze silniej rozwijać i będziemy podążać we właściwym kierunku. Program Platformy Obywatelskiej, SLD, wszystkich innych środowisk, to jest program negacji, to jest program nihilizmu de facto. To jest program, który jakby zaprzecza idei rozwoju Polski, które proponuje obóz Zjednoczonej Prawicy. A drugi bardzo istotny element związany z różnicą pomiędzy tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, a opozycja, to jest to, czyli pan Jacek Ozdoba miał okazję już o tym mówić i występować, co bardzo dziękuję. Chodzi o obronę tej obszaru wolności. Wolności w Polsce przed środowiskami, które pod szyldem tolerancji tak naprawdę chcą wprowadzić nietolerancję i cenzurę. Chcą szykanować tych, którzy mają inne poglądy. I my musimy w sposób konsekwentny dążyć do tego, by to się nie zmieniło, by te próby narzucenia w Polsce poprawności politycznej pod sankcją groźby kar, wsadzania ludzi wręcz do więzienia, żeby to nie mogło być wprowadzone. A mamy pierwsze już przejawy takich prób, choćby przykład drukarza w Łodzi, gdzie środowisko aktywistów homoseksualnych chciało człowieka ukarać tylko dlatego, że odmówił drukowania materiałów, które promowały ideologię LGBT, właśnie aktywistów homoseksualnych. A nie dlatego odmówił im druku, że to byli homoseksualiści. Nie, tylko on nie chciał się angażować, żeby go nie wciągać w promocję ich wartości. I z tego powodu chcieli go wsadzić do aresztu, bo tyle przez grozi miesiąc aresztu za wykroczenie, które to zarzuty były mi postawione. Dlatego broniłem tego człowieka, bo broniłem wolności. I tak samo bronię pracownika IKEA zwolnionego w Krakowie tylko dlatego, że został zmuszony do promowania wartości LGBT. I znowu, kiedy ten człowiek odmówił, powiedział, że on się zatrudnił w IKEA, żeby sprzedawać meble, a nie żeby zajmować się ideologią, został naprzód wezwany na dywanik, a następnie zwolniony. Otóż my nie możemy pozwalać, aby Polska była krajem, w którym ktokolwiek jest terroryzowany z uwagi na swój światopogląd, swoje wartości. Musimy zostać krajem wolności, wolności też światopoglądu, wolności działalności gospodarczej i wolności też rodziców od tego, żeby ktokolwiek ingerował w ich przekonania i wybory. Dlatego również i z tych względów, o których mówię, czyli rozwoju gospodarczego, ułatwień dla przedsiębiorców,
zmian prawa, ale też i obrony wartości. Pan Jacek Ozdoba jest osobą bardzo ważną w polskim parlamencie, ponieważ w agendzie obu tych tematów na pewno będzie człowiekiem aktywnym i będzie wspierał to, co stawiamy sobie na sztandarach jako obóz dobrej zmiany, obóz Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości.